Witam Was bardzo serdecznie miłością Pana Jezusa Chrystusa i pragnę przekazać serdeczne pozdrowienia od naszego zboru w Gdańsku, zboru Radość Życia, gdzie mamy radość i przywilej służyć wraz z żoną i prowadzić tę piękną społeczność. Dziękuję pastorowi za zaproszenie, za to, że możemy być z Wami. To miejsce jest bardzo szczególne i Wasz zbór jest bardzo szczególny i macie, mam nadzieję, że jesteście tego świadomi. To, jaki wpływ Wasz zbór wywarł na całą Polskę, jest niekwestionowane. I to wielka radość mieć taką historię, to wielka radość mieć te wszystkie świadectwa, ale jesteśmy, wierzę, wszyscy zgodni co do tego, że nie historią należy żyć. Śpiewaliśmy wiele pięknych słów dzisiaj. Ja chciałbym nawiązać do jednej krótkiej, nawet nie wiem, czy to jest odrębna pieśń, czy nie. Słowa mniej więcej tam były takie. Nikt nie potrafi dotknąć serca tak jak Ty. Choćbym cały wszechświat przemierzyć miał, nie dorówna Tobie nikt. Ponad 30 lat temu podjąłem najważniejszą decyzję swojego życia. Byłem wtedy licealistą i oddałem swoje życie Bogu. I nie miałem zielonego pojęcia, z czym ta decyzja się będzie wiązała. Nie miałem zielonego pojęcia, dokąd ta decyzja mnie zaprowadzi. I mogę uczciwie powiedzieć, że wszystko to, co Bóg uczynił, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Bo taki jest Bóg. On bierze nas, zwykłych ludzi, i nami się posługuje. Ja czasami w ramach dygresji powiadam, że spotkałem mojego przyjaciela czy znajomego ze szkoły podstawowej i wiecie, jak to jest, jak się spotyka po latach starych znajomych, jedno pytanie jest następujące. A co teraz robisz? No, co miałem mu powiedzieć? Jak nieprawdę? Więc uśmiecham się do niego i mówię, jestem pastorem. A on patrzy na mnie, ty? No właśnie, ja sam się dziwię, Bóg ma poczucie humoru, ale tak właśnie jest. Przez ten cały czas mojej drogi z Bogiem nauczyłem się wielu różnych rzeczy, ale to jedno między innymi zrozumiałem. Że w życiu z Bogiem zawsze jest coś więcej. Coś więcej niż to, co widzą nasze oczy tutaj i teraz. Coś więcej niż doświadczamy. Coś więcej, na co nawet czasami jesteśmy gotowi przyjąć. Boże Słowo powiada nam, że Bóg przygotował dla tych, którzy Go umiłują, dużo więcej niż to, co oczy nasze mogą zobaczyć, a uszy mogą usłyszeć, to, czego oko nie widziało. I ten tekst wcale nie dotyczy nieba, ale on dotyczy naszego życia tutaj, teraz, na ziemi. Prorok Jeremiasz kiedyś zapisał takie słowa z Bożej inspiracji, że Bóg wie, jakie ma myśli o nas. Jakie to są myśli? Myśli o pokoju, myśli o tym, aby zgotować nam przyszłość, aby nasze serca wypełniać nadzieją. I mówi, jeżeli będziecie mnie szukać całym swoim sercem, to zobaczycie, że wasze życie będzie wyglądać zupełnie inaczej niż dzisiaj wygląda. Bo ja jestem Bogiem, który ma plan dla Twojego życia. Plan, którego Ty jeszcze nie znasz. Ba, przerasta on nawet Twoje najśmielsze oczekiwania. I gdy dochodzimy po latach i oglądamy się wstecz i mówimy, jak to jest możliwe? Że tyle pięknych rzeczy Bóg uczynił w naszym życiu, ale też przez nasze życie. I dzisiaj chciałbym właśnie o tym powiedzieć. O tym, że w życiu jest
coś więcej. I chciałbym przekazać trzy myśli i przywołać trzy historie, wszystkie ze Starego Testamentu, właściwie z dwóch ksiąg. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, mądrze inwestuj swoje życie. Są takie rzeczy, które możemy innym delegować. Dobra mama wie, że można poprosić kogoś innego, żeby wyniósł śmieci, chociaż może być nawet oporny. Wiele rzeczy można delegować. Szef w pracy może delegować różne zajęcia. Wiele różnych rzeczy możemy delegować, ale są takie rzeczy, które tylko i wyłącznie my sami możemy zrobić. Tego nikt za nas nie zrobi. A jakie to są rzeczy? A na przykład właśnie dbałość o samego siebie, o swoje życie, dbałość o moje małżeństwo, dbałość o moją relację z Bogiem. Tego nikt za nas nie zrobi. Nie możemy poprosić pastora: pastorze, ja teraz mam taki kiepski okres, może byś za mnie czytał Biblię, bo ja nie mam czasu. Pastor bardzo chętnie będzie czytał Biblię, ale obawiam się, że to troszkę by było tak, jakbyś komuś powiedział: to zjedz za mnie obiad, bo ja nie mam czasu. On może zjeść, ale tobie nie przybędzie energii z tego powodu. Więc są takie rzeczy, które tylko my możemy zrobić. I jedną z nich jest właśnie to, jak inwestujemy nasze życie. Co z nim robimy? I chciałbym przywołać historię z życia króla Dawida. Król Dawid był królem Izraela. Czytamy, że to był człowiek, który miał takie Boże serce. Był człowiekiem według Bożego serca. Być człowiekiem według Bożego serca to robi wrażenie. I my byśmy chcieli pomnik komuś takiemu postawić, ale Pan Bóg nie funkcjonuje w świecie złudzeń. On mówi o tym, jak rzeczy są, więc naszego króla Dawida, ukochanego męża według Bożego serca, nie widzimy jako pomnikowej postaci, ale widzimy to, co w nim jest wspaniałe, to, co w nim jest cudowne, to, co nas zachwyca, ale widzimy też ciemną stronę jego życia. My, jak przechodzimy na nabożeństwo, uśmiechamy się do siebie i widzimy tylko jasną stronę naszego życia. Ale każdy z nas gdzieś tam w skrytości, a może mniejszej skrytości, zmaga się z różnymi rzeczami. No i a propos inwestowania w swoje życie, był taki moment w życiu Dawida, że on popełnił wielki błąd. Przeczytajmy o tym. Druga księga Samuela, 11 rozdział i 1 werset. Następnego roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem, i ci splądrowali ziemię Ammonitów i oblegli Rabbę. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie. Niech ten werset pozostanie wyświetlony. Popatrzmy na to, co tam jest napisane. Przyszedł czas w życiu Dawida, kiedy miał swoje życie zainwestować, miał coś zrobić. To był czas, kiedy królowie ruszają na wojnę, kiedy poszerzają swoje królestwo, kiedy robią coś, co jest istotne nie tylko dla ich samych, ale dla królestwa, nad którym mają pieczę. I to był właśnie taki czas. Ale co Dawid robi? Dawid deleguje to zadanie i mówi: wiecie co, mi się za bardzo nie chce, to może wy pojedźcie tam na tę wojnę. Ja już taki zmęczony jestem, zostanę tutaj, troszkę telewizję pooglądam, poczytam sobie, zrelaksuję się w jacuzzi, a wy tam sobie jedźcie i walczcie. No i oni pojechali i walczyli i czytamy, że rzeczywiście tam splądrowali ziemię, Ammonitów oblegli Rabbę. A co w tym czasie robił król? Zasada w naszym życiu jest taka, że często, gdy nie robimy tego, co powinniśmy, to robimy to, czego nie powinniśmy robić. W życiu nie lubi próżni. I okazało się, że ten król Dawid zobaczył reality show
I zobaczył nagą, piękną kobietę. Widok, który rzeczywiście niejednemu mężczyźnie potrafi zawrócić w głowie. I jemu zawrócił. Świat mu zawirował. A potem było już tylko coraz gorzej. Nie bez przyczyny Pan Bóg mówi, nie pożądaj żony bliźniego swego. Bo to się źle kończy. I tak też się stało. Niestety nie brakuje ludzi, którzy z tego powodu wiele rzeczy w życiu stracili. Co się tutaj wydarzyło? Ano ta piękna kobieta, która właśnie się kąpała pod jego pałacem, została w domu, jej mąż był w delegacji. Był oficerem, który był wysłany na zadanie. I co król zrobił? Król sprowadził ją do siebie, współżył z nią i ona poczęła. Pojawił się problem. Jak to teraz zamaskować? No dobrze, to może zlikwidujemy jej męża. I tak król Dawid, człowiek według Bożego serca, postanawia rozwiązać swój problem w sposób, który jest niewłaściwy. I doprowadza do tego, że go zabijają. No i myśli, że się udało, że monitoring niczego nie zarejestrował. A jednak Bóg wszystko widzi, co robimy. Widzi nasze życie. I Bóg objawił to, co się wydarzyło prorokowi Natanowi. Prorok do niego przyszedł. Użył pewnej przypowieści. Ja zachęcam, żeby przeczytać. Ja tylko tutaj jeden wycinek tej historii przywołuję, ale zachęcam, żeby sobie przeczytać ten fragment dla przypomnienia. I Dawid pokutował. Gdy trzeba iść na wojnę, idź na wojnę, nie zostawiaj w domu. Jeżeli wiesz, że powinieneś coś zrobić w swoim życiu, zrób to. Nie czekaj na jutro. Nie odkładaj pewnych rzeczy na później, bo to będzie się ciągle ciągnęło, ciągnęło, ciągnęło i nigdy nie zrobisz tego, co powinieneś zrobić, a do czego ciebie może Bóg właśnie powołuje. Bóg pragnie twojego i mojego wzrostu, twojego i mojego rozwoju. On pragnie, aby nasze życie nabierało rumieńców, bo On ma plany wobec twojego i mojego życia. I to bardzo zdrowe. Ale jeżeli my nie pójdziemy na wojnę, nie zrobimy tego, co powinniśmy zrobić, to przełomy w naszym życiu bardzo rzadko dzieją się przed telewizorem. Musimy zrobić to coś. A co to jest? No nie wiem. To ty wiesz. Bo Bóg mówi do twojego serca. I pewne myśli do twojego serca wkłada i ty dobrze wiesz. Ale my ludzie jakoś tak mamy, że lubimy sprawy odkładać na jutro, prawda? Co masz zrobić dziś? Zrób jutro. Ale jeżeli jest czas, by wyruszyć, to trzeba wyruszyć. Bo możemy się minąć z czymś, a jeszcze może się jakiś dramat wydarzyć. O mężczyznach jest powiedziane, że podobno pragną trzech rzeczy. Tak się zastanawiam, coś w tym jest. Powiada się, że każdy facet, są tutaj mężczyźni, prawdziwi mężczyźni, powiada się, że prawdziwy mężczyzna lubi stoczyć zwycięską bitwę. Wygrać, coś zrobić takiego i wygrać. Rzeczywiście. Po drugie, że lubi przeżyć przygodę. Lubicie, panowie, przeżywać przygodę jakąś? No. Ostatnio przeżyłem przygodę, jak przeszedłem się do Biedronki na Zakopy. No, to radykalnie, radykalnie. No i jeszcze podobno panowie lubią uratować pannę z opresji. No coś jest, jeżeli jedzie kierowca i widzi, że stoi jakieś auto rozkraczone i tam jakaś kobieta no to zaraz się zatrzyma i z opresji wyratuje. Nawet jak się nie zna na samochodach, coś tam wymyśli. No właśnie. Jest taki czas w
Twoim i w moim życiu, kiedy powinniśmy coś zrobić. Jest czas mądrego inwestowania z Bogiem. Jeżeli dzisiaj jest czas, byś ogłosił święty post, to ogłoś dzisiaj święty post. Nie czekaj na jutro, bo jutro jeszcze się rozmyślisz. Jeżeli wiesz, że dzisiaj powinieneś się z kimś pojednać, to dzisiaj się pojednaj. Dzisiaj, zanim dojdziesz do domu, zadzwoń do tej osoby i się z nią pojednaj. Albo umów się na spotkanie. Nie czekaj na jutro. Jeżeli wiesz, że powinieneś dzisiaj zgłosić się do służby i przyjść do pastora, powiedzieć: pastorze, już od długiego czasu o tym myślę, ale jakoś tak się zebrać nie mogę, to się dzisiaj zbierz. Nie czekaj na jutro. Bo jeżeli odkładamy pewne rzeczy na jutro, jeżeli delegujemy je innym, to niestety możemy się minąć z Bożym powołaniem. Jeżeli jest czas wyruszyć na podbój, to wyrusz. Nie czekaj. Nie siedź i nie miej nadziei, że to się samo jakoś zrobi. Bo są takie rzeczy w Twoim i moim życiu, które tylko my możemy zrobić. Ale w tej historii jest też dobra nauka dla nas. Bo jeżeli jesteśmy uczciwi, to wiemy, że my też popełniamy błędy. Może nie tak dramatyczne, jak ten wymieniony z życia króla Dawida. Ale robimy coś, czego się wstydzimy, z czym nam jest głupio, co najchętniej byśmy ukryli, o czym byśmy chcieli zapomnieć. I przychodzimy na nabożeństwo i nie czujemy się godni. Pastor robi wezwania, może ktoś by chciał tu się zaangażować, a nie czujemy się godni, no bo jak? To jest dobra nowina. U Boga jest przebaczenie. Jeżeli my otwieramy nasze serca przed Nim, jeżeli my wyznajemy Mu nasze winy, to psalm powiada, że jeżeli grzech jest ukryty, on nas męczy, a jeżeli my wychodzimy z tym grzechem i wyprowadzamy go na światło, on traci swoją moc. I jesteśmy wolni. Nie jest to piękne? Na tym polega między innymi dobra nowina. Jan apostoł w swoim pierwszym liście napisał: nie grzeszcie. Ale jeżeli zdarzy wam się zgrzeszyć, to nie jest koniec świata. Pamiętajcie, że macie orędownika, że Jezus Chrystus oddał za was swoje życie, żebyście mogli doświadczyć przebaczenia, odnowienia i byście mogli dalej pełnią życia się cieszyć. Nie jest to dobra wiadomość? Można się uśmiechnąć. Jesteśmy na nabożeństwie. Tak więc to pierwsza myśl. Mądrze inwestuj swoje życie. Usiądź przed Bogiem, jeśli nie wiesz, co masz zrobić, i zapytaj: Panie Boże, co mam zrobić? Bo już tak się trochę zastałem, już taki marazm się wdarł i tak nie wiem już, co ze sobą zrobić. Nie czekaj. Po drugie, powiem: wykorzystuj możliwości. Teraz będzie o przyjacielu Dawida, o Jonatanie. Jonatan się z nim zaprzyjaźnił po tym, jak Dawid pokonał Goliata. To niezwykła przyjaźń. Chętnie bym o tym powiedział, bo ostatnio usługiwałem na ten temat, ale pójdziemy troszkę w innym kierunku. Coś było w Jonatanie i w Dawidzie takiego wspólnego. To byli ludzie, którzy nie lubili spoczywać na laurach, którzy mieli głodne serca, którzy mieli apetyt na życie, chcieli coś więcej, wiedzieli, że jest w życiu coś więcej. I właśnie spotykamy Jonatana w takiej sytuacji. No, sytuacja w ogóle jest opłakana. Bo jest wojna z Filistyńczykami. Ich są tysiące, a po stronie Jonatana i jego ojca, króla Saula,
600 osób. Oni są przerażeni. Już właściwie Jonatan, znaczy Saul, król Saul ze swoją generalicją siedzi, jak czytamy, pod gruszą, pod drzewem granatu, przepraszam, i chyba już rozpaczają i mówią, to koniec, panowie, czas spisywać testamenty, zaraz to wszystko się skończy. No, miło było z wami wojować, ale no, wiecie, no, wszystko, co dobre, się kiedyś kończy. I podejrzewam, że taka rozmowa tam się... Ale jakoś taka rozmowa Jonatanowi nie pasowała. I Jonatan chociaż widzi, że jest no, opłakana sytuacja. Właściwie wszystko przemawia przeciwko nim. Nie wiem, czy ktoś z was znajdował się, a może znajduje się w takiej sytuacji. Kiedy wszystko przemawia przeciwko tobie, kiedy się wydaje, że nic nie jest możliwe, że już jest, jak to kolokwialnie mówimy, wszystko pozamiatane, że już nie ma co robić. To właśnie wtedy przychodzi Jonatan i mówi, no nie, no, naprawdę nic nie można zrobić. Przeczytajmy, jak to było. To z kolei Pierwsza Samuelowa, 14 rozdział. Przeczytamy 4 wersety, ale troszkę nie po kolei. Pierwszy i drugi, a potem 6 i 7. Pewnego dnia rzekł Jonatan, syn Saula, do swojego giermka. To właśnie tego dnia. Oni tam siedzą pod tym drzewem granatu, rozpaczają. Filistyńczycy ich tam otaczają. Oni w ogóle nie mają broni, bo nie mogli wykuwać żelaza, tylko Filistyńczycy, ci mają kilka mieczy, kije, nie wiem, co oni tam mieli. No ale sytuacja naprawdę jest ciężka. I Jonatan mówi do swojego giermka, chodź przeprawimy się ku czatom filistyńskim, które są po tamtej stronie. Lecz ojcu swojemu o tym nie powiedział. Czemu ojcu swojemu o tym nie powiedział? Bo możemy podejrzewać, że jego ojciec by powiedział, chłopie, daj sobie spokój, co ty robisz? Nie, ty młody taki jesteś, niedoświadczony. Gdzie? No zobacz tutaj, generalicja, wszyscy już mówią, że to nic z tego nie będzie. Daj spokój, życie masz całe swoje, synu, przed sobą. Uciekaj raczej gdzieś, gdzie ty tutaj będziesz lazł? Dalej czytamy. Saul zaś przebywał na skraju Gibei pod jabłonią granatową. To była jabłoń granatowa. Która została przy klepisku, a wojowników było przy nim około 600. I teraz skaczemy do wersetu 6. Jonatan rzekł do swojego giermka. Chodź, przeprawimy się ku czatom tych nieobrzezańców. Tak przy okazji to nie jest komplement, żeby nie używać, nie? Może Pan uczyni coś dla nas. I niezmiernie lubię ten zwrot. Może Pan uczyni coś dla nas. On nie ma pewności. On mówi, skoro i tak już mamy przegrane, no to chcę chociaż przegrać z godnością, mieć tę świadomość, że zrobiłem wszystko, co można było zrobić. Nie chcę, jak oni tam siedzieć pod tą jabłonią granatą i rozpaczać nad swoim życiem, czekając na niechybną śmierć. Chcę coś zrobić. Chodź, giermku, a może Pan coś zrobi? No, nie mamy pewności, nie wiemy. No tak, Bóg jest wszechmogący, jest cudowny, no ale nie obiecał, że za każdym razem wszystko dobrego zrobi dla nas. Więc nie wiem, nie mam pewności. Ale to jedno wiem. Że Panu nie trudno wybawić przez wielu czy przez niewielu. W jego ręku szkolne śniadanie ucznia zamienia się w posiłek dla 5000 ludzi. Właściwie to mężczyzn, tam ludzi było więcej. To w jego ręku takie rzeczy się dzieją. To w jego ręku jeden z ban oliwy zamienia się w mnóstwo naczyń pełnych oliwy. Nasz niedostatek okazuje się wystarczający do tego, by Bóg coś z tym uczynił. My ludzie mamy tendencję naturalną, by się koncentrować na tym, czego nie mamy i czego nie potrafimy. Nieprawdaż? Przychodzi pastor, pyta, może ty byś, bracie, to... A ja nie potrafię.
A może siostro, ty byś się podzieliła świadectwem? Ale gdzie ja? Jakoś koncentrujemy się na tym, czego nie wiem, nie potrafimy, uważamy, że nie potrafimy, że nie mamy. A tamta wdowa usłyszała od proroka, co masz w swoim domu? I Jonatan mówi, no co my mamy? Jestem ja, jesteś ty, ja mam miecz, ty masz sztylecik. No i wszystko. Chodź, pójdziemy tam do tych nieobrzezańców, a może coś Pan Bóg pięknego uczyni. Może coś się wydarzy, nie będziemy tu siedzieć i marudzić, że nic nie można zrobić. I Giermek odpowiedział mu, rób wszystko, co chcesz. To dopiero Giermek. Rób wszystko, co chcesz, zwróć się gdziekolwiek, a ja z tobą pójdę według twojego życzenia. I poszli. I gdybyśmy czytali dalej, to się okazuje, że tych dwóch załatwiło 20. Ale na tym nie koniec. Jak ci pod tą jabłonią granatową usłyszeli o tym, co się wydarzyło, to nagle ich serca zostały wypełnione nadzieją. Nagle zrozumieli, że może się coś wydarzy, że sytuacja nie jest aż tak zła, jak wyglądało. To może ten Bóg jednak jest po naszej stronie. Jest? Jest po twojej stronie? To może sytuacja jeszcze nie jest taka zła. Chociaż wygląda, no, całkiem niedobrze. Ale Jonatan nie chciał się zgodzić z tym, że niczego nie można zrobić. Nawet gdy wytrawni wojownicy uważali, że tak nie jest. I być może w twoim życiu znalazłeś się w takiej beznadziejnej sytuacji. I tak sobie myślisz, a już tyle razy próbowałem. Wszystko wokół mówi mi, że nic się nie da zrobić. Nic, tylko się załamać i usiąść pod jabłonią granatową. I czekać na przyjście Pańskie. Oj, Panie, obyś szybko przyszedł. Bo tak siedzenie tutaj niewygodne. A może w twoim życiu jest coś, o co warto jednak zawalczyć? O co warto zawalczyć? Podjąć odważną, niekonwencjonalną decyzję. Może warto zawalczyć o twoją relację z mężem, z żoną, z twoimi dziećmi, z twoimi sąsiadami. Może warto jeszcze zawalczyć o twoją relację z Bogiem. Może warto zawalczyć o to, żeby Bóg coś zrobił pięknego w twoim życiu. Może warto. Może warto jeszcze powiedzieć tak, no nie wiem, no ale chcę spróbować. Może Pan uczyni coś pięknego. Może jesteś młodym człowiekiem i tak myślisz, no chciałbym tam studiować, ale co, skąd ja pochodzę? Nie mam pieniędzy. No. A może warto spróbować? Nawet jeżeli się nie dostaniesz, to będziesz miał świadomość, że spróbowałeś, że się odważyłeś, że się nie poddałeś temu wszystkiemu, co inni mówią. Nie, taka zachęta. Ale też chciałbym powiedzieć, tak? Ja bardzo kocham w ogóle młodych ludzi. Młodzież kocham. Bo oni są tacy niespokojni. Oni mają apetyt na życie. Oni ciągle coś chcą robić. Im się jeszcze chce. Bo przychodzi taki wiek człowieka, że już się mu bardziej nie chce, niż mu się chce. Że właściwie ta jabłoń granatowa okazuje się całkiem atrakcyjnym rozwiązaniem. Żeby tak posiedzieć tam, powspominać, ponarzekać, powiedzieć, czego się nie da i dlaczego się nie da. Podopisywać do listy argumenty, dlaczego się nie da. A im dłużej siedzi człowiek i rozmyśla, tym dłuższa lista, nie? Więc chciałbym powiedzieć do tych, którzy są w pewnym wieku, że już tak są kuszeni, by myśleć,
To trzeba im zostawić, niech oni się wykażą. A ja? No a ty co? Na emeryturkę w Królestwie Bożym? Ha? No my mamy model emeryta w Królestwie Bożym. Przykład to jest tak zwany model Kaleba. Ktoś pamięta model Kaleba? Nie wiem, czy są chętni. Ktoś jest chętny zapisać się do programu emerytury Kaleba? On, gdy miał 85 lat, popatrzył na góry. No dzisiaj nie widać, ale popatrzył na te góry i sobie przypomniał. Że to było tyle lat temu, ale Bóg dał obietnicę. No zaraz. Ja może mam 85 lat, ale no czuję się całkiem. Siły jeszcze mam. Chęci jeszcze mam. 85 lat ja wam jeszcze pokażę. Panie Boże, daj mi te góry. No co ciekawe, w tych górach mieszkali najwięksi olbrzymi. Nikt nie chciał tych gór brać. Ale co? Kaleb, 85, wszystko miał na swoją stronę. Znakomite rozeznanie w życiu, mądrość życiowa, doświadczenie, wytrwałość, wszystko. On tam nie pękał z byle czego. Bo miał 85 lat. Więc chciałbym się zwrócić do wszystkich po 50, do 90. W twoim życiu też jest jeszcze coś więcej. Nie myśl, że to już się skończyło. Nie myśl, że teraz Bóg ma tylko coś do zrobienia dla kolejnych pokoleń. Dla nich ma, oczywiście, że tak. Ale też ma dla ciebie i dla mnie. Ale czy będziemy mieli taką postawę jak Jonatan? Chociaż się wszystko wydaje niemożliwe, że spróbujemy. A może się uda. Nie siedźmy bezczynnie jak Saul pod tym drzewem granatu. Nie ma co rozpaczać, rozdrapywać ran. Wspomnijmy na słowa Jonatana. A może Pan coś dobrego uczyni? A może Pan coś dobrego uczyni? Wykorzystujmy więc możliwości. I trzecia myśl. Pierwsza to mądrze inwestuj swoje życie. Druga, wykorzystuj możliwości. A po trzecie, nie rezygnuj z marzeń. Chciałbym was zaprosić do pierwszego rozdziału pierwszej Księgi Samuelowej. Tam spotykamy kobietę o imieniu Anna. Z Anną była trudna sytuacja, ponieważ jej mąż, Elkana, miał dwie żony. I ta pierwsza miała dzieci. Annę czytamy, że Elkana bardziej kochał, ale tamta jej nieustannie dokuczała. Tak naprawdę Anna była w bardzo trudnej sytuacji, jakiej czasami my ludzie możemy się znaleźć. To jest sytuacja, w której czujemy się, że nasze życie nie ma wartości. Że tak naprawdę nasze życie nie ma sensu, nie ma blasku. Co ja więcej mogę zrobić? Tamta się z niej śmiała. I mówiła, może jesteś ładniejsza, może ciebie bardziej kocha, ale zobacz, kto ma dzieci. A ty co? Coś ciebie za żona? Coś ciebie? Nawet matką nie możesz być. Tamtej serce krwawiło. Ja nigdy nie będę w stanie sobie utożsamić, co czuje taka kobieta, która bardzo chce mieć dzieci, ale ich nie może mieć. I czuje, że jej życie jest jałowe. Tak naprawdę wszystko inne by oddała,
za tę jedną rzecz. I tak czasami jest w naszym życiu, że jeżeli czujemy, że nasze życie jest takie jałowe, nie, traciło blask. I przychodzą inni do nas i mówią, no nie przesadzaj, przecież zobacz, masz fajnego męża, macie fajny dom, autko, jeździcie fajne miejsca na wakacje, to i tamto. No ale tak, ale to wszystko bym oddała za tę jedną rzecz. Żeby moje życie tak naprawdę mogło się powielić. I mąż chodził składać ofiarę i te żony z nim chodziły. I od 10 wersetu czytamy tam tak o Annie. A ona z goryczą w duszy modliła się do Pana i strasznie płakała. Zobaczcie, do jakiego stanu doszła. Nabawiła się goryczy. Gorycz jest najgorszym stanem serca ludzkiego. To jest jak rak, który zżera. Jeżeli my nie załatwimy różnych spraw, jeżeli nie zrobimy tej pierwszego punktu, czyli mądrze nie zainwestujemy naszego życia, nie załatwimy wszystkich spraw, co trzeba, to czasami skończymy w miejscu goryczy, rozgoryczenia. Jesteśmy niezadowoleni, smutni, źli, źli na Pana Boga, źli na innych. Wszystko jest nie tak. I ona z tym bólem, z tą goryczą płacze przed Bogiem. I złożyła ślub, mówiąc, Panie zastępów, jeśli wejrzysz na utrapienie swojej służącej i wspomnisz na mnie i nie zapomnisz swojej służącej, ale dasz swej służącej męskiego potomka, wtedy oddam go Panu na wszystkie dni jego życia, a brzytwa nie dotknie się jego głowy. A gdy długo modliła się przed Panem, Heli przypatrywał się jej ustom, lecz Anna mówiła w swym sercu i tylko jej wargi się poruszały, ale jej głosu nie było słychać. Heli sądził więc, że jest pijana. I Heli powiedział do niej, jak długo będziesz pijana, wytrzeźwiej od swego wina. Anna zaś odpowiedziała, nie mój Panie, jestem kobietą utrapionego ducha. Nie piłam ani wina, ani mocnego napoju, lecz wylałam swoją duszę przed Panem. Wcześniej możemy przeczytać, że to Pan zamknął jej łono. Ale ona miała to pragnienie, chciała być matką. I wołała do Boga, wylewała przed Bogiem swoje serce. I powiedziała, Panie, jeżeli spełnisz moje marzenie, tu nie chodzi o mnie, ja Tobie oddam go. Jeśli mi go podarujesz, on będzie cały Twój. Chcę, by Ciebie wielbił, by dla Ciebie żył. I wiemy, że tym synem był właśnie Samuel. To trzecia myśl. Nie porzucaj marzeń. Może Bóg dał ci jakąś obietnicę, może dał słowo prorocze, może kiedyś miałeś czy miałaś pragnienie, by coś zrobić na chwałę Bożą, by coś zrobić ze swoim życiem. Ale lata mijają i różne rzeczy się dzieją i pojawiła się może rodzina i może dzieci, a może to się zrobiło, a może tamto i różne okoliczności są na nie. Ale w Twoim sercu to gdzieś jest. Tak trochę myślę o mojej żonie, o Nancy. Ona od lat miała pragnienie, żeby usługiwać ludziom niesłyszącym, głuchym. I z tą pasją przyjechała do Polski. Ale w Polsce 25 lat temu nikt o takich rzeczach nie myślał za bardzo. To było zamknięte środowisko. I dopiero teraz, po 20 latach, coś zaczęło się dziać. I powstaje służba, która będzie chciała szkolić tłumaczy, którzy będą mogli tłumaczyć na język migowy nabożeństwa, aby ludzie niesłyszący mogli zetknąć się z żywą Ewangelią. Tyle lat. Przecież można by było powiedzieć, to chyba sobie wymyśli. Ale gdzieś to w sercu jest. To nasionko, które Bóg włożył w Twoje serce, nie zadeptuj go. Pielęgnuj je. Przyjdzie taki dzień, kiedy ono zakwitnie. Przyjdzie taki dzień, jeżeli Bóg coś obiecał. On na pewno to spełni.
Nie poddawajmy się. Zawsze realizacja marzeń, Bożych marzeń, powołania Bożego będzie wiązać się z wyzwaniem, z przeciwnością. W życiu jest coś więcej. Coś więcej niż teraz jest. Jestem pewien, że Bóg dla ciebie i dla mnie ma dużo więcej niż to, czego doświadczyliśmy teraz. Wierzę, kochani, że ma dużo więcej dla każdego z nas, ale też i dla waszego zboru. Że to, co jest przed wami, jest piękniejsze niż to, co jest za wami. Że nie musicie żyć wspomnieniami, że możecie marzyć z Nim o przyszłości, że możecie podejmować odważne kroki dla Niego i ze względu na Niego. A może Pan coś uczyni? Ale tego nikt tak nie robi. A może jednak? Chciałbym wam dedykować z Bożego serca pewien fragment. Właściwie dwa króciutkie fragmenty i będziemy się modlić. Ze Starego Testamentu pierwszy. Księga Izajasza, 45 rozdział. To są słowa wypowiedziane o Cyrusie. O Cyrusie ówczesnym językiem mówiąc królu pogańskim, perskim, który później podbije Babilon i wyda dekret o odbudowie Jerozolimy i wypuści Boży lud. Posłuchajmy tych słów, ale odbierzmy je dzisiaj do naszego życia, do naszego serca. Możemy wstawić tu swoje imię. Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte. Ja pójdę przed Tobą i wyrównam drogi. Wysadzę spiżowe wrota i rozbiję żelazne zawory. I dam Ci schowane w mroku skarby i ukryte kosztowności, abyś poznał, że ja jestem Pan, który Cię wołam po imieniu, Bóg Izraela. Kochani, wierzę, że to jest słowo dla każdego z nas, ale że to jest też słowo dla waszego zboru, że Bóg pragnie otworzyć drzwi i dać wam skarby, jakich jeszcze nie doświadczyliście. Abyście mogli mieć jeszcze większą pewność tego, że On jest z wami. Pan Jezus powiedział: złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ale ja przyszedłem, aby owce miały życie obfite. W życiu jest coś więcej. Ale żeby to coś więcej stało się naszym udziałem, musimy z Bogiem współpracować. Musimy mądrze inwestować w nasze życie. Musimy wykorzystywać nadarzające się możliwości i okoliczności, nawet jeżeli to są sytuacje beznadziejne. I po trzecie, trzymać się Bożych obietnic, trzymać się tych Jego marzeń, które wkłada w nasze serca. I trzymać, chociaż wszystko wokół mówi, że już nigdy się nie spełnią, trzymać. Bo to, co On obiecał, ma też moc uczynić. Czy tak? Więc nie wiem, kochani, co powinniśmy dzisiaj zrobić. Ale wiem to jedno, że dzisiaj jest dzień decyzji.
dzisiaj jesteśmy tutaj na tym miejscu i dzisiaj czas coś zrobić. Więc jeżeli wiesz, że coś dzisiaj powinieneś zrobić, podjąć jakąś decyzję, z którą zwlekałeś, może odkładałeś ją, to dzisiaj jest znakomity moment. Ja myślę, że pastorze, to jest znakomity moment. Pastor nawet mówi, że znakomity moment. Może jesteś na tym miejscu, nigdy nie oddałeś swojego życia Bogu. I On tam puka do twojego serca i może jest właśnie czas to zrobić. A może jest czas zaprosić twojego sąsiada na herbatę i opowiedzieć mu o wspaniałościach, które Bóg uczynił w twoim życiu. A może jest czas zrobić coś dla twojego sąsiada, żeby się dziwił, dlaczego to robisz dla niego, a potem będziesz mógł mu opowiedzieć dlaczego. Co Bóg zrobił dobrego. Jest czas. Dzisiaj możesz podjąć mądrą, dobrą, Bożą decyzję. Ale czy to zrobisz? To już tylko ty zdecydujesz. Bo są takie rzeczy, których nikt za nas nie zrobi.